To jest podcast Radia 357. Gramy to, czego warto słuchać. Mówimy o tym, co ważne. Nazywam się Agnieszka Szwajgier i zapraszam do słuchania reportaży Radia 357. Historii tak niesamowitych, że musiały zdarzyć się naprawdę. Przestrzeń, ruch, uśmiech, rower. Rower z koszykiem, bo przemieszczała się praktycznie jakiś czas temu tylko na rowerze. To historia pani Ireny, mieszkanki Orzysza. Gdyby pani Irenka mieszkała gdzieś indziej, to Orzysz bez niej nie byłby taki kolorowy. Nie byłby kolorowy i nie byłby szalony, bo oprócz długodystansowych tras rowerowych, pani Irena zdobywa regularnie szczyty górskie, morsuje, nurkuje, a nawet skoczyła ze spadochronem. No to jest adrenalina, jest, ale strachu zero. Zero strachu nie miałam. Ja byłam tak szalona, jak tu się nazywam, że ja żadnego strachu nie miałam, najmniejszego. To wtedy gazety zaczęły się o niej rozpisywać. Czy to jest możliwe? To, co się dzieje? Nie dochodzi do mnie do głowy nieraz, wiesz? Aż wierzyć się mi nie chce, że to się ze mną dzieje. Jak słowo daję, nie umiem tego przyjąć jakoś, wiesz? Czyli jest pani sławna. No sławna jest, niektórzy mówią, że celebrytka. No cuda się robi. Ja niby nie mam wykształcenia, nie niby, tylko na pewno. Mam te trzykrotne mistrzostwo krawieckie, ale niestety studiów nie mam. Człowiek był uzależniony od rodziców. Brat mój się uczył na nauczyciela w Łomży, a Irenę przeznaczyli na Krawcowo i u takiej wujenki się trochę podszkoliłam, że ta wujenka żyje. I potem już sama zaczęłam dochodzić, najpierw czeladnicze, potem mistrzostwa, tego. No ale niestety studiów nie mam, a byłam zdolna taka, że powinnam iść na studia. Ale to, co życie dałam dla ludzi w ogóle i to dalej bym chciała, bo tak jest moje motto życiowe, żeby jak najwięcej zrobić dobrego. I koniec. Kiedyś to motto było zupełnie inne, bo pani Irena nie miała czasu dla siebie, a co dopiero dla innych. Dobra, kochaneczku, powiem ci teraz jedno. Kawy chcesz czy herbatkę chcesz? Może herbatkę, jeżeli to nie problem. Ale cytrynki nie mam. Dobrze, może być sama herbatka. Nie mam akurat, ale mogę ci ją zakwasić, bo ja... Ale jeszcze ci, ja jestem gaduła. Dzwoni do mnie codziennie. Cokolwiek się wydarzy, to ona dzwoni do mnie i opowiada, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć, jak to przeżywa. Pani Lucyna jest najlepszą koleżanką pani Ireny. To z nią pokonała najdłuższe trasy rowerowe, ale też od niej nauczyła się szyć. Ale do niej jak się przychodziło, to jedna klientka siedziała, druga przychodziła, tu tylko zmierzyć, a ta jedna jeszcze siedziała. Bywało, że o północy od niej wychodziła. Irenka naprawdę, ona potrafiła naprawić nawet moje kozaczki, gdzie piętka odeszła w kozakach nowych, które uwielbiałam. Więc ma tak złote ręce do pracy. Każdą męską robotę ona zrobi, odnowi każdy mebel i ma energię, ma siłę, wychodzi z domu, chce być z kimś, boi się teraz, boi się samotności, trochę się boi, dlatego chce do ludzi. Ona zaczepia, jak idziemy, to zaczepia wszystkich ludzi, a cześć kochanieńki, a jak ty masz na imię, a skąd ty jesteś, a ja ciebie nie znam, no i tak, a wiesz, a ja jestem szalona Irenka. I to są tak, jak idziemy, to tak, to jest tak, tak. Obawia się, że przyjdzie taki moment, że ona umrze i nikt nie będzie o tym wiedział. To teraz jem, dobra? No ale nie skończysz tego połóweczki? Już tu skończę. Nieładnie, jak mi no tak dobrze, zostawisz. To skończę. Nieładnie. Ale już jestem pełna, no. Prawda? Co, ty z czterech i pełna? Ja też już jestem pełna. W sumie no, a pani to nawet nie zjadła czterech. No widzisz, gdzie tam? Ja dopiero za drugiego się biorę. No właśnie. No. Także...
to, co komuś dobrego robię, to mnie to tak radość mam z tego, niektórzy chcą tam coś zapłacić. I mówię, ty mi nie psuj mojej radości, bo żaden pieniądz nie przełoży się na tą moją radość, mówię. Ja mam tyle radości w tych usługach moich, bo miałam w życiu tak ciężko, więc ja dzisiaj mam te ręciny, to po tym mężu, po tym Kacie mężu, bo inaczej tego nie powiem. Jak mąż zmarł 11 lat w lipcu, 10 lipca, ja zaczęłam normalnie oddychać. Takie było moje życie. $350 dawał, więc za 350 wyżej. 9 miesięcy nie dam ani grosza, bo ja jeszcze szyłam. On uważał, że ja więcej zarabiam od niego, już po tak psychika mi siadła, że ja się psychicznie leczyłam i to nieźle. No. A on wtedy tylko był poker i baby. Inaczej tego nie można powiedzieć. Był poker, znikał po kilka dni z domu. Ja już był na emeryturze. A jak był jeszcze w wojsku, to po różnych magazynach go tam dowództwo znajdywało, że tam grali w pokera. Tak było w jednostce, bo ja wszystko wiedziałam, bo dowódcą szyłam, żoną to wszystko wiedziałam. I dzwoni telefon, a on mówi tak, zaraz idę. I ja mówię, zobacz, jest Magusia, nie idź, mówię, zostań. I Magda go prosi, ja tak się też, mówię, złasiłam do niego, mówię, nie idź, zobacz, zrobimy fajną kolacyjkę. No i on wycofał się z tych tam tutaj, że nie wychodzi, poszedł do tego pokoju. No i minęło parę godzin, zrobiłyśmy niesamowitą kolację. Magda idzie po ojca wołać, a okno otwarte, poszedł oknem. 3 dni go nie było. To takie moje było życie. Tak boli to życie. Rozbite czoło. Ja idę z Magusią do pani Kurzępowej naprawiać maszynę, a ja wszędzie tylko go zdradzałam. Wszędzie. Magda mówi do mnie, mamo, niech mama powie, jak mama dała radę. Bo ja przed dziećmi chowałam się to, co przeżywałam. I ja mówię, Magusiu, a co ja miałam robić? Co miałam? Iść pod most? Ja cierpiałam, żebyście mieli ojca. To jest moja odpowiedź była. Słowo w słowo mówię. No niestety tak było, tak? Ja tak jeździłam tym rowerkiem i tak mówię do tej właśnie Litki. Oj, Litka, wiesz co, najlepiej to byłoby tak mi zginąć. Jedziesz, 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 pod tira się lekko nasuniesz i nie ma cię. To było, jak mnie mówię, że Pan Bóg kazał żyć. Jadę rowerkiem, jadę z Giżyckiej, jadę. Siadałam dopiero przy kościele, tu na rogu, bo taki podnóżnik taki, co się do rower stawia, opadał mi. I lewa noga na pedał, prawa na tamten pedał, jechać, a pedał mi się zaczepia za ten podnóżnik i ja się kładę na pół jezdni. Włosy miałam dużo dłuższe. Świst samochodu, zatrzymuje się na hamulcach. Ja leżę o tak. Ten kierowca wyskakuje z tego samochodu, żeby mnie podnieść, a koło, prawe koło samochodu stoi na moich włosach. I co, nie Pan Bóg mnie tu każe żyć? Dopiero musiał się cofnąć, żebym ja mogła wstać. I co powiesz, Justynko? To takie moje było życie. Tak, ale ona też właśnie w tych trudnych sytuacjach sobie nieźle radziła, no bo był moment taki, kiedy miała 2 mężczyzn chorych, tak? To był tata i mąż. Ulokowała ich tam w pokojach, ale ja mówię, słuchaj, Renka, mówię, no przecież mam takie łóżka, miałam metalowe, stare, takie te białe, szpitalne. Ona je tak pięknie pomalowała. Pomalowała je na kolor róż biały i postawiła te 2 łóżka w największym pokoju. I zrobiła pokój dla tych 2 mężczyzn. Ja, jak ten dochowywałam ojca i męża, dowiaduję się, że kółko jest plastyczne w Domu Kultury.
Chyba mi lustrzyczynka powiedziała tu jakoś na ulicy. Ja mówię, kurczę, ja muszę chodzić. Wiesz, czułam tą potrzebę malowania, coś robienia. O kurczę, jak mnie to zaczęło kręcić. I tyle, no. Tak to jest. Tak dopiero zaczęłam oddychać, widzisz? Tak. Wyłączam, co? Wyłączam. Teraz czytam pierwiosnek. Ale nie cały. Tak, chodzę bajki czytam w gimnazjum dzieciom. Tak, czytam bajki. Teraz będę po feriach czytała. Co tydzień lecę bajki czytać. Cicho, 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 cicho. Teraz słuchaj. Teraz co innego będzie, możesz wyłączyć. Widzisz? No, prawda? No mam też taką pamiąteczkę po prostu. Chodź ci nam przy okazji pokażę. Ale to jest, rozgarniasz i mam, jak ja to mówię. Ale ile pani ma tutaj dyplomów? No to więc widzisz, kochaneczko moja, więc o to chodzi, że jak ja mogę mieć, zdążyć wszystko zrobić, kiedy to nie na oczy, to wszystko moje wypracowane medale, co tylko dyplomy, podziękowania, co tylko. Parolotniarstwo mam, 18 razy na parolotni siedziałam. Tu mam certyfikat szlachetnego anioła, dostałam na całą gminę. Tutaj podziękowania. Podziękowania, nie pamiętam już, tak, bo ja co roku w tym roku, to jest właśnie takie, składy sponsorowałam, to tak fajnie, to jestem tym aniołem. Podziękowania, to dyplom uznania, dyplom to jest, za aktywne uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Inwalidy. To się nie da rady opowiedzieć, jak to mówią, jaj, w ogóle brak słów, ja sama za sobą nie nadążam. Ale to pani Ireno, pani miejsca zabraknie. Ale ja choćby dla siebie wystawiłam to wszystko, bo ja nawet bym nie pamiętała, co ja w życiu zrobiłam. Kurczę, zapomniałam to znaleźć. Widzisz, co się dzieje, ale niestety to wiek swoje robi, moja droga. Wiek swoje robi, niestety. Od 20 września właśnie wlazła mi na głowę. 80 i co zrobisz? 80? Tak. No 43 rok. No bez niech troszeczkę się zaparzy. Przyjdzie. Ale tak jak tym rowerkiem, ja 105 km zrobiłam jednego dnia na rowerze. To jest w gazetach, jest opisane. Objechałam jezioro Śniardwi z Lucynką i z Lucynkiem mężem Mietkiem. 104 dokładnie na liczniku. Bo to szaleństwo polega nie tylko na tym, co pani Irena robi dla siebie, ale też na tym, co robi dla innych. Dać siebie, ile się tylko da. I koniec, nie ma inaczej dyskutować, nie umiem inaczej, nie? Bierze udział w każdej akcji charytatywnej i jest prawie na każdej miejskiej imprezie. Jak to, rusałko byłam na Dniu Rzysza. Rusałko, kochana, wszędzie muszę szaleć, muszę być i... Nawet tak szaleje, że kolanko trzeba pokazać, a co? Widzisz, teraz wiesz, jaka to jest szalona Irenka, no. I potem też jeszcze ci powiem, co w przyszłym roku będzie, nie? Skok ze spadochronem, lot balonem, koło Rynu. Wczoraj już załatwiałam balon na przyszły rok. I tego, i szybowiec w przyszłym roku. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.